Nasze ówczesne doświadczenia to zdychająca komuna z jej spróchniałym, skorumpowanym układem, pseudoideologią i resortami siłowymi tracącymi grunt pod nogami. To był rodzący się w bólach i błędach nowy system społeczny. Mętna woda, w której pływały różne osobniki, załatwiając swoje lub czyjeś interesy. Na tą chwilę przypadał czas naszego krystalizowania się poglądów i idei. Byliśmy wpatrzeni w zachód, w cywilizowany świat, gdzie funkcjonowała demokracja. To był w ogóle ciekawy paradoks, bo punk na zachodzie był mniej lub bardziej lewicowy, a my mieliśmy na lewicę zgoła alergię. I metody buntu i rebelii braliśmy z zachodu, by walczyć z utopijną i wymarzoną przez zachodnich punk z krainą. To był naprawdę burzliwy czas. Na pierwszy plan wychodził niestety Kościół katolicki. Zaczynał, korzystając z mistrzowskiej manipulacji społecznej i socjotechniki, zabierać dla siebie coraz więcej przestrzeni. Oprócz niesamowitych dóbr materialnych w nieruchomościach czy olbrzymich dotacjach, zaczynał być obecny praktycznie w każdej dziedzinie życia, aż do dziś, gdzie zagląda ci pod kołdrę i trenuje dzieci od małego na posłusznych niewolników. Scena punkowa wówczas to była masa ludzi, poglądów i dążeń. Często nie wiedzieliśmy, co w zamian, ale wiedzieliśmy, że tak jak do tej pory, to nie. Nie wszyscy też widzieli główny problem, że jeden opresyjny system zamienia się w drugi. A dlaczego kapela? Praktycznie każdy punk w Polsce gdzieś zahaczył się o jakąś kapelę. To była jedna z form buntu. A dlaczego inkwizycja? Według mnie to jest najlepsza puenta na hipokryzję Kościoła katolickiego. Tylko skarpetka jest apolityczna. Ani prawa, ani lewa. Były różne ruchy o różnych zabarwieniach politycznych, w różny sposób lewicujące, anarchizujące, walczące o bardziej konkretne sprawy, jak prawa zwierząt, czy walka z obowiązkową służbą wojskową. Były nawet ruchy przeradzające się w jakieś prawicowe i narodowe. Ludzie poszukiwali swojej drogi po dziesięcioleciach zniewolenia, więc często byli pogubieni i biegali w kółko za własnym ogonem, jak młody pies. Każdy z nas grających wtedy w inkwizycji miał świeżo założoną rodzinę, małe dzieci i trzeba było dzielić działania i granie z obowiązkami ojca i męża. Nie byliśmy zaangażowani strukturalnie, ale zdarzało nam się grać na koncertach w czyjejś sprawie, nawet dość często. Albo się zgoła prać z policją w jakichś demonstracjach. Jak było w czasie przełomu? Ludzie poszukiwali. Przekładali wzorce i mechanizmy z zachodu na nasz grunt i czasem wychodziły rzeczy komiczne, a czasem straszne. Popełniali mnóstwo błędów. Sporo osób się mocno pogubiło, ale największym sukcesem tego czasu było to, że nie polała się krew. Tak naprawdę niewiele brakowało. Ale nie robi błędów ten, który nic nie robi. A sposobów, jak wyjść z komunizmu do demokracji, nie było. Myśmy byli pierwsi. Można to spuentować dwoma dosadnymi słowami, ale można też kilkoma więcej. Poprzednia ekipa, która sprawiała wrażenie oświeconych liberałów, okazała się bandą mataczy i złodziei, których jedyną ideą było pozostać przy władzy. Zgubiła ich pycha i zadufanie. Ludzie mieli tak dość, że zagłosowali na ich przeciwników, którzy na ten czas stroili się w piórka oświeconych konserwatystów, dosypując populizmu do granic wytrzymałości. Ale tak naprawdę bardziej po prostu ludzie zniechęceni upadkiem klasy politycznej i brakiem sensownej alternatywy po prostu nie głosowali. I niestety pozwolili dojść do głosu siłom, które powinny na zawsze pozostać w rynsztoku. Wolność i demokracja nie jest czymś danym raz na zawsze. O to trzeba dbać i nieustannie uważać, bo może się zaciąć.
końcu taki Hitler też wygrał demokratyczne wybory. Z demokracją jest jak z tolerancją. Zresztą to są w dużym stopniu synonimy. Spod jej działania powinny być wyjęte osoby, które z definicji chcą ją usunąć. Nikt nie może wymagać ode mnie tolerowania kogoś, kto chce mnie z różnych powodów zajebać, nie chce mnie tolerować. To są takie pułapki zastawione przez sprytnych manipulatorów i demagogów. Ale tego się nie uniknie. Taki już jest jej urok, tej demokracji. Dzisiejsze czasy, przy obecnym zaawansowaniu i postępie cyfry i mediów społecznościowych, niosą olbrzymie zagrożenie dla wolności i samostanowienia. A przestrzeń na manipulację otwiera się jak ocean. Z jednej strony uzasadnione ruchy ograniczające tą wolność i podnoszące stopień kontroli, służące naszemu bezpieczeństwu przed terroryzmem, który notabene sami możni tego świata sprokurowali, a z drugiej te same instrumenty służące do niczym nieuzasadnionej kontroli i popychania ludzi do podejmowania decyzji w ich mniemaniu, wolnych decyzji i będących niestety w interesie tych popychających. Nie ma ideałów. Zawsze jest gdzieś grupa, której dążenia czy potrzeby będą zepchnięte. W końcu demokracja to większość. Problem w tym, że ta większość nie miażdżyła i wykluczała mniejszości. Optymalnym rozwiązaniem jest demokracja plus tak zwany mąż stanu. Człowiek, który nie patrzy na swoje polityczne i wyborcze interesy, tylko potrafi zaaplikować swojemu krajowi nawet niepopularne i bolesne reformy. Jak niedobre lekarstwo dziecku, gdy choruje. Nie dorosłem i nie zamierzam, chociaż bardzo się starałem, choć mądrzy kiwali nade mną głowami. Pierdolaj kolego z dobrymi radami. Żaden z nas, ani teraz, ani nigdy, nie ograniczał się do kapel punk. Słuchaliśmy bardzo różnej muzyki z bardzo różnych, zróżnicowanych stylów. A punk? Uwielbiany przez nas do dziś Killing Joke czy Dead Kennedys, Suicidal Tendencies. Ciężko tu kogoś wymieniać, bo lista byłaby naprawdę cholernie długa. Nie zabijaj, chyba że inny pomógł przede mną. Każda taka społeczność w konkretnym mieście miała jakiś trochę inny kolor. Czy to z powodu tradycji, czy choćby jako buntu przeciw tejże. Kraków z racji różnych uczelni, zwłaszcza tych artystycznych, miał jakiś taki trochę artystowski klimat. I w połączeniu z punkiem wychodziły dość ciekawe rzeczy, przenikając się w różny sposób do różnych innych dziedzin sztuki, jak plastyka czy literatura. No nie zawsze to było dobre, bo często trąciło snobizmem, ale summa summarum, ferment był całkiem fajny. Czarna jest od tamty, kolejna obszkóra. Jedyna stała we wszechświecie to zmiany. Przez naszą kapelę przewinęło się sporo osób. Jedne przemknęły, inne zostawiły trwały ślad. Istniejemy już 28 lat. Z pierwszego założycielskiego składu zostałem już tylko ja. Ale jest stałość w składzie o tyle, że nawet jak przychodzi ktoś nowy, to zna i akceptuje klimat i przekaz, dodając zawsze coś od siebie. I okazuje się, że często słuchał nas nawet wcześniej. Zespół zmienił się o tyle, że starając się nie stracić nic z żywiołu i spontaną, przykładamy większą wagę do techniki. Staramy się być lepsi, by móc lepiej i mocniej trafić z przekazem. Nie nastawiaj drugiego policzka, nie nastawiaj nawet pierwszego biedoli, każdemu to chociaż pomyślcie, by zrobić ci coś złego. To nie był jakiś świadomy i zaplanowany eksperyment. To była konieczność. I bardzo chętnie byśmy scedowali to na jakichś odpowiedzialnych i zaufanych ludzi, którzy potrafiliby ogarnąć sprawy dystrybucji, promocji i sprzedaży. To nie znaczy, że takich nie ma, tylko na ten czas, kiedy myśmy potrzebowali, no nie było w naszej okolicy. Tym razem bardziej skupimy się na warstwie artystycznej. Inne kwestie zostawimy fachowcom. Taki jest plan. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. A kto to codziennie wyznaje, bo miłość się nie chwyta.
Naturalną koleją rzeczy istnienia kapeli jest utrwalanie dokonań. Oczywiście, że planujemy. Już jesteśmy w trakcie montowania nowych numerów. A jak i w jakiej formie wydawniczej to będzie, czas pokaże. Zawsze chętnie zagramy, jak będzie dla kogo. Ale nie żyjemy z muzyki. Każdy z nas ma jakąś pracę i obowiązki. Jeżeli byłoby to dobrze zorganizowane czasowo i finansowo, to chętnie zagramy nawet na Antarktydzie. Mamy wielu fanów wśród pingwinów.